Moim Państwa gościem jest Pani Maria Juroszek. Myślę, że Pani Marii nie trzeba przedstawiać, ale jakby ktoś nie wiedział, to dodam tylko, że mistrzyni świata w siłowaniu na rękę. Ostatnio Pani Maria wróciła z Pucharu Świata, który odbył się na Słowacji. Tak, zgadza się. W Seneku. Pani Maria przywiozła 3 złotka do Cieszyna. Tak. Startowałam w 3 konkurencjach, w mastersach, seniorach i niepełnosprawnych. Konkurencja duża? Zależy w której kategorii. W mastersach była największa i dało się wygrać. Dało się wygrać, 3 złotka przyjechały do Cieszyna. No właśnie, jak wyglądały te Pani przygotowania do tego pucharu? Bo wiem, że nie było łatwo. Przed samym wyjazdem miała Pani poważny zabieg związany z ręką, ale nie tą chyba, którą się Pani siłuje. Dokładnie. Z lewą ręką, na nią się nie siłuję, ale muszę trzymać uchwyt i nie było też łatwo, ale udało się. Udało się, było tam wsparcie na miejscu, była mocna ekipa, która tam Pani towarzyszyła i kibicowała? No, my zawsze tam mamy fajnych ludzi, także była. Była ekipa. Oczywiście Pani nie próżnuje, ja wiem, że już się Pani przygotowuje do kolejnego wyjazdu i tym razem to są Mistrzostwa Świata, tak? We Francji 26 wylatujemy września do 2 października. No i właśnie, i znowu są potrzebne te środki, bo jeżeli chodzi o ten wyjazd na Puchar Świata, to udało się zebrać. Tak, udało się zebrać. Sponsor się w ostatniej chwili znalazł, który dołożył do reszty. Także, a tu powoli już kubka też rośnie. Czekam na odpowiedź z Urzędu Miasta jeszcze, na finanse, na tak zwane stypendium celowe i zobaczymy. No i to chyba jest taki też dobry moment, żeby podziękować tym wszystkim osobom, które tutaj wsparły Panią przed tym wyjazdem właśnie na Słowację. Tak, chciałam podziękować przede wszystkim Zbyszkowi Glajcowi, który największą cegiełkę włożył. Chciałam podziękować wszystkim, którzy kupili ode mnie pierogi, nie tylko pierogi, jedzenie, które przygotowałam, gdzie mogłam odłożyć trochę pieniążków i udało się. No i co, no i to w takim razie trzymamy kciuki, żeby teraz też się udało, bo oprócz tego, że Pani się przygotowuje na ten kolejny wyjazd, na te mistrzostwa, no to Pani prężnie działa, znowu się Pani udziela. Wiem, że za niedługo szykuje się pewna impreza w Skoczowie. Tak, w Skoczowie jest Dzień Pupila, będziemy walczyć dla zwierzaczków i zbierać pieniążki dla ASA z Ustronia, bo tam jestem wolontariuszką, także serdecznie zapraszam. Wszystkich. No to w takim razie my trzymamy kciuki, żeby się udało zebrać te odpowiednie środki. Jeszcze raz proszę nam przypomnieć, kiedy to ten wyjazd na te mistrzostwa? 26 września do 2 października. No to trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Maria Juroszek.